Nazywano go postrachem Pod Hala. Od najmłodszych lat uprzykrzał życie mieszkańcom regionu. Kradł zwierzęta hodowlane, kosztowności i oczywiście pieniądze. Nosił przy sobie broń i nikt nie wiedział, jakie gospodarstwo wybierze na następny atak. Andrzej Szczerba-Bazaliński i jego banda wykazywali się sporym sprytem. Wiedzieli, kiedy zaatakować. Zazwyczaj robili to pod osłoną to nocy, kiedy gospodarze słodko spali ówczesna prasa szeroko rozpisywała się na jego temat. Kiedy w końcu go złapano, udało mu się uciec. Miał coraz więcej pewności siebie, był coraz bardziej bezwzględny i niebezpieczny, aż w końcu dopuścił się czynu, który sprawił, że stał się najpilniej poszukiwanym przestępcą Polski. Więcej o sprawie posłuchasz w moim podcaście.